Witam wszystkich serdecznie. Jestem właśnie na spacerze w okolicach Barcic. Przypatrzcie się. Barcice to jest taka miejscowość za Sączem, jak się idzie w kierunku Piwnicznej. Kilka kilometrów. Ja troszeczkę tu zboczyłem, pojechałem w górę. Zresztą w Sączu jest taka sytuacja, że jak idziecie w okolicach Sącza, to praktycznie wystarczy wjechać trochę w bok od głównej trasy i zawsze idziecie w górę. Bo to wszystko się znajduje właśnie w górach. I o tym chcę powiedzieć, wyjaśnić gramatycznie, po co ten filmik. Chcę wam wyjaśnić rzeczownik Das Gebirge, der Berg i der Gipfel. I die Piste. O, das Gebirge to są góry. Załóżmy, że w języku polskim góry to jest liczba mnoga. One, góry. Natomiast w języku niemieckim Das Gebirge to jest liczba pojedyncza. Rodzaj nijaki. Das Gebirge. Jak to działa? Działa to w rzeczownikach, w zdaniach na przykład. Oni mieszkają w górach. Sie leben im Gebirge. Pytanie jest takie, dlaczego im? Dlatego, że in z datywem się łączy, ponieważ jest czasownik leben, czasownik spoczynku. Das Gebirge ma rodzajnik das, w datywie to jest dem. In plus dem daje nam im. Sie leben im Gebirge. Mieszkają w górach. Albo w czasie przeszłym mieszkali w górach. Sie haben im Gebirge gelebt. Albo czasownik sich erholen, odpoczywać. Odpoczywali w górach. Sie haben sich im Gebirge erholt. Albo czasownik nocować, übernachten. Oni nocowali w górach. Sie haben im Gebirge übernachtet. Natomiast gdy jedziemy w góry, czyli w tereny górzyste, my jesteśmy tutaj, Sącz jest w górach, wiadomo, Zakopane jest w górach. Oni jadą w góry, to zdanie zabrzmi sie fahren ins Gebirge. Dlaczego ins? Ponieważ jest akusatyw, bo jest czasownik ruchu. Skoro das Gebirge w akusatywie, to też jest das. In plus das daje ins. Czyli sie fahren ins Gebirge, jadą w góry. I w czasie przeszłym sie fahren ins Gebirge sie sind ins Gebirge gefahren. Pojechali w góry. To co to jest w takim razie der Berg? Der Berg to jest góra. Góra jako jednostka, góra, która ma swoją nazwę, który ma szczyt, der Gipfel, to jest Gerg. To jest Berg, góra. Dlatego nikt nie mówi jedziemy w góry w sensie z rzeczownikiem Berg. Bo Berg to jest taka jednostka górzysta, rozumiecie, ze szczytem, trzy korony na przykład z góra, w Szczawnicy, to jest właśnie Berg, nie? Dlatego der Berg można być auf dem Berg, na górze, albo ktoś idzie na górę auf den Berg gehen, iść na górę, ale w górach, jako w terenie górzystym, to jest ins Gebirge w góry, albo im Gebirge w górach. Krótko i na temat. Pozdrawiam. Dzięki, trzymajcie się.